dwie różne osobowości, mające dwa różne kolory, zupełnie inni ludzie. Te kursy są na Zachodzie bardzo popularne, ponieważ tam chyba w większym stopniu niż w Polsce odczuwa się problem rozpadu małżeństw, rozpadu w ogóle generalnie rodziny. Myślę, że to jest problem, który dotyka w tej chwili również Polskę i Polaków. Często próbujemy zmienić naszego partnera. Chcemy, żeby się do nas dostosował. I często stwierdzamy, że taka zmiana jest niemożliwa. Zaletą tego kursu jest to, że nie tylko my mówimy i opowiadamy o sobie i o różnych również psychologicznych aspektach budowania więzi, relacji, to jest komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, sprawy seksu, kontaktów z rodzicami, teściami, mówimy też o przebaczeniu, uwzględniamy chrześcijańską perspektywę, ale to nie są prelekcje, to nie są wykłady. Państwo podczas kursu pracują, rozwiązują testy, rozwiązują również zadania, również na zadanie domowe będą mieli pewne rzeczy do opracowania, a celem tego jest, żeby nawiązać kontakt pomiędzy mężem i żoną w małżeństwie, a żeby zawiązywać nić porozumienia na takiej głębszej płaszczyźnie, która nie ogranicza się tylko jak było w pracy, co zrobimy na zakupy, co kupimy w supermarkecie, ale rozmawianie o swoich uczuciach, o tym, co czujemy, jakie mamy potrzeby i jak wychodzić im naprzeciw. To, że zaczęliśmy robić to wspólnie, razem z mężem, zachęciło nas do tego, że bardzo pozytywna była reakcja właśnie uczestników na to, że robimy to jako para małżeńska, że nie jest to tylko właśnie mężczyzna, czy tylko kobieta, ale jako małżeństwo spotykamy się z małżeństwami i przez to jesteśmy dla słuchaczy autentyczni. No jak wyszło zadanie? Spotkanie odbywa się w Nowej Hucie na osiedlu teatralnym 24. Prowadzimy je co piątek o godzinie 18:00, dlatego zachęcamy jeszcze wszystkich wspólnie, mąż i żona, żebyście mogli Państwo również nas odwiedzić i również budować swoje małżeńskie więzi. Zapraszamy. Ja jestem szczęśliwy, bo już stary jestem. A nie chciałbyś pójść z nami do Krainy Szczęścia? Nie. Czynimy cię szczęśliwym. Nie. Odysie. Nasz śpiew słodkopłynny będzie cię czarował. Kto wy jesteście? My jesteśmy syrenami. Co robisz tutaj na ziemi, że jest ci tutaj lepiej? Ja tu co, mam żonę, mam rentę, pracuję, tutaj mu pomagam. Dobrze mi jest, najlepiej. Witaj, Odysie. Odysie, chodź z nami do Krainy Szczęścia. Uczynimy cię wiecznie szczęśliwym. Będziesz nas uczył piosenek. Odysie, chodź z nami. Jezu Mario, dajcie mi tego szczęścia. Dajemy. Chodź z nami, Odysie. Mam za dużo lat. Przed tym to byście mnie nie wzięli śpiewać. Zaprowadzimy cię do Krainy Szczęśliwości. Chodź z nami, Odysie. Ja wolę zostać w Krainie Polski. On jest tam był. On jest w Krainie Szczęśliwości. Jest na miejscu. Dziękuję bardzo. Będziesz szczęśliwy. Niestety nie mogę. Dlaczego nie? Jestem umówiony. Ale z kim jesteś umówiony? Z dziewczyną na randkę jadę właśnie. Do Krainy Szczęścia? No. Dlaczego? A gdzie jest lepiej jak tutaj? Miło się daje największe szczęście. Kochasz Odysię? Ja kocham kogoś. Trzeba chyba być kurczę. Jesteś Odysię. No. Ale Odysię, chodź z nami. Nie mogę. Zabierzemy pracy. Nie Jezus, jakie Matko Boska, jak żona zobaczy, to powie tak, no jakie miał piękne skarby. Powodzenia wam dzieci. Dostaję. Przedstawię skład. Marcin, gitara prowadząca. Piotrek, wokalista. Frontman. Mówią ci z każdych stron. Artek w kącie, gitara ta druga, której czasem nie słychać. Arnold Bębny. A ty co? A ja próbuję. My na razie, przepraszam, my na razie. Ja próbuję grać na basie. On się tu niechcący znalazł. Jesteśmy w Ademeku, gramy już chwileczkę ze sobą, właśnie startujemy z koncertami. To jest czymś w rodzaju promocji nowej płyty, właśnie rusza
nasza nowa płyta. Właśnie nie nowa, bo pierwsza. Oj, listów głowę tpą, te wszystkie banały złe. No, myślimy, że trafiliśmy w taką niszę muzyczną, gdyż no, rzadko kto w ogóle próbuje łączyć tego typu gatunki. Wademeką gra wszystko. Szeroko pojętego panka. Na hucie znaleźliśmy tutaj nasz przytułek, czyli naszą salkę. Dzięki inicjatywie kilku ludzi pozwolono nam nagrać płytę w naprawdę niezłych warunkach. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, jaki będzie odbiór. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich słuchaczy na koncerty, które już wkrótce na terenie Krakowa. Wszelkie informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej www.wademekum.małopolska.pl. Kocham bardzo nową płytę. Do celu po trupach.